Już nadchodzi zajezdnia Ananopol. Kolejny weekend bez tramwajów na Powstańców Śląskich. Raport roczny nielegalnych reklam. A także już niedługo będzie wyburzony jeden z wiaduktów trasy łazienkowskiej. Oraz remont spodów ruchomych na stacji metra Politechnika. O tym nie tylko. Jest już 1.17, czyli jest już 23 stycznia i jest niedziela. Zaczynamy! Witam Was tutaj, Krzysztof Zaorz i zapraszam Was już teraz na kolejny wydanie Zmniejsza z tym. Jesteśmy znowu trochę później, natomiast od razu mówię, czemu jest teraz tak mało filmów na kanale, ponieważ aktualnie system eliminacji studentów jest aktywny, zwany potocznie sesja i ja po prostu mam o wiele mniej czasu do robienia filmów, prawdopodobnie już w połowie tygodnia będę mieć trochę więcej czasu i część filmów leci i metto na Bemowie. Czy brudnie zobaczymy jeszcze, które, a raczej na Bemowie, wleci pod sam koniec ostatniego dnia tego miesiąca. Jeszcze wcześniej będą live'y, ale zobaczymy jak to będzie, bo biorąc pod uwagę ile ja mam rzeczy teraz do zrobienia, nawet nie wiem czy uda mi się zrobić ten live we wtorek z City Scanners, który planuję, ale zobaczymy. Natomiast przejdźmy do mniejsza z tym, który też robię, tak jak sami widzicie, to jest 1.18 już. Jest bardzo późno. Dopiero co skończyłem pracę ze studiów. Natomiast przejdźmy do mniejsza z tym. Mamy tutaj 5 awarii wind na stacjach metra. Ratusz Arsenał, Trocka i Stadion Narodowy to są awarie. I ratusz Arsenał i Świnoujście na M1 to jest modernizacja. Ponadto zajezdnia Nopol została już tutaj podpisana umowa, to już jakiś czas temu. I niedługo, a właściwie już się rozpoczynają prace budowlane. Na razie jest wycinka drzew, już jest tam przygotowana baza. I więcej na ten temat powiemy w filmie specjalnym jakoś w lutym, na początku lutego z Sykutem. I jest bezpośrednia strona internetowa tej też zajezdni. Jeżeli chcecie na nią wejść, to jest po prostu wpisujecie w wyszukiwarkę zajezdniaannopol.pl i wchodzicie. I taki ładny schemacik jest tutaj z wszystkimi rzeczami. Możecie sobie dokładnie zobaczyć, jak to działało jeszcze. No, na komputerze przesuwaj dwoma palcami, dlatego nie był Google Maps. Działa średnio, no ale widzicie, że całkiem to jest przyjazne, że coś takiego zrobiło nam tutaj właśnie tramwaj warszawski. I ogólnie tutaj strony odświeżają trochę różnych rzeczy. Tak samo to tam jednak Kasprzaka ma odświeżoną stronę. Kolejna informacja to jest znowu WOŚP, czyli nieodpłatny przejazd wolontariuszy 30 finału WOŚP-u. Pociąg KM będzie oczywiście. WTP, owszem, jest również WOŚP, jak co roku karty miejskie. No i właściwie to tyle w skrócie, bo chcę zrobić dosyć szybkie te mniejsze z tym, abym mógł pójść w miarę o ludzkiej porze spać. Kolejna informacja to drugi weekend bez tramwajów na ulicy Powstańców Śląskich. Tutaj linie 10, 23, 26 mają zmianę trasy i Z10 jeździ na zamkniętym odcinku tramwajów. Kolejna informacja to linia 30-33, o której był film ostatnio, macie do niego kartę w opisie, zabiję się za te karty i linki w opisie, które muszę dodawać później przy montażu. Ale mniejsza z tym, bo linia 333 już od najbliższego poniedziałku, czyli od jutra, będzie normalnie kursować na trasie i w sumie bardzo jestem ciekawy, jak będzie z poprawnością tej linii. I ważna tutaj zmiana to jest 211, nie dojeżdża już do Bukowa, 211 jeździ tylko i wyłącznie do Dąbrówki Wiślanej, dzięki czemu na Dąbrówce Wiślanej kończy teraz bieg 3 linie autobusowe, więc trochę tam może być ciasno na tych przystankach. Mamy raport roczny z nielegalnych reklam. ZDM bardzo nam szczędzi zdjęć niestety. Więc w skrócie. W grudniu oczyściliśmy zarządzane przez nas drogi z kolejnych nielegalnych reklam. W ostatnim miesiącu ubiegłego roku, czyli w grudniu, nasze służby na 137 ulicach skontrolowały 1145 nośników i usunęły 77, które były nielegalne i bez zezwolenia. W całym 2021 roku zlikwidowaliśmy 630 nieprzepisowych banerów, billboardów oraz tablic. No i tu sobie zadechnijmy na jedno, proszę bardzo. Tak, tego to nawet kojarzę, jak tutaj jeździłem w okolicy, że on tutaj stał.
ale na szczęście SDD już w pole zalagował i nie ma liści na drzewach. Kolejna informacja jeszcze od ZDM-u to jest program poprawy bezpieczeństwa na pieszych. No, owszem, tutaj 63 niebezpieczne przejścia dla pieszych na różnych ulicach, co zostało tutaj zrobione, jaka była klasyfikacja w audycie. No widzimy ewidentnie, że było źle i to tutaj oni wprowadzili. Na niektórych jest sygnalizacja świetna, na niektórych coś jeszcze więcej, jest skrócenie trasy. No, dosyć ciekawa tutaj informacja nam tutaj porobili. No i oczywiście cieszymy, że jest coraz bezpieczniej na naszych warszawskich przejściach dla pieszych. Kolejna informacja to niebawem zostanie zamknięty i wyburzony północny wiadukt trasy Poziomkowskiej. Z tego też się szykuje film, bo to będzie dosyć spektakularne wydarzenie. Pomijając ten fakt, będzie jeszcze zwężona tutaj nasza trasa Łazienkowska, ponieważ będzie dług się odbywać w dwóch kierunkach po jednym wiadukcie. Nie do końca wiem, jak będzie to zrobione i czy uda im się w jakiś sposób utrzymać ruch dwóch jezdni, dwóch pasów. Ale zobaczymy, miejmy nadzieję. Przy okazji, bo przebudowy będą tutaj po bokach ścieżki rowerowe, aby dało się sensownie jakoś tutaj przejechać. No to też rozumówię, ja bardzo czekam, bo tutaj tych ścieżek rowerowych dosyć bardzo brakuje. No i ogólnie te wiadukty to pamiętałem, naprawdę niesamowite jeszcze rzeczy. Kolejna informacja to jest już umowa na studium docelowej sieci Meta i została podpisana. No i miejmy nadzieję, że niedługo będziemy poznawać kolejne informacje, jak będą się rozbudowywać linie Merta. Kolejne, bo będzie ich dosyć dużo. I nie mówię tylko o trzeciej linii Merta, jak się potoczy dalej poza odcinkiem centralnym, ale mówię o wszystkich kolejnych. Trzeciej, czwartej, piątej, nie wiem czy o szóstej też było coś mowa, ale w sumie tam trochę tego jest, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. Kolejne informacje to Metro wymieni schody na Politechnice. Te schody działają od 1995 roku i na pewno część z Was kojarzy, że czasami nie działają. No i został ogłoszony przetarg na wymianę tych schodów. Wymiana ma nastąpić w przeciągu, z tego co pamiętam, czekajcie gdzie to było. Na realizację pracy przeznaczono 8 miesięcy, z czego maksymalnie jeden ciąg ruchomy może być zatrzymany na 65 dni. Łącznie tych schodów jest aż 6, czyli dosyć dużo. No i z ważnych informacji po wymianie tego stare części mają być możliwe do wykorzystania w nowych schodach jako części zamienne, co jest dobrą nowiną. No i pomijając to, to jest tutaj też minimalna szerokość, to jest 1000 mm i balustrady mają być szklane, co byłoby dosyć dużą odmianą i nowością na tej stacji metra, na co oczywiście bardzo czekam. No i na koniec sondaże mniejsze z tym. No i tak, co my tu mamy? Sondaż, czy miałaś okazję jechać już nowym tunelem POW? No i tutaj z tego co widzę, większość z Was nie, bo 66% stwierdziło, iż nie. 32% tak. Nie wiem, co jest bardzo ciekawą opcją. Jak możecie wiedzieć, czy nie wiecie, czy jechaliście, czy nie. No ale dobrze, już mniejsza z tym. To 492 głosy tutaj były w tym sondażu. I kolejny to mamy sondaż, czy podobają Ci się nowe pociągi Impuls 2 dla SKM. No i mamy, że większość z Was tak, na prawie 500 głosów, 83% z Was stwierdziło, iż tak, ani nie, 8% nie, 2% i nie wiem, 7%. Czy coś jeszcze mamy, sondaż jakiś? Czy powinien być drugi film z Memy Avizo? Widzę, że 51% z Was stwierdziło, iż tak. Ale zanim do tego dojdziemy, do Memy Avizo, to pewnie będzie jakoś w lutym, bo wtedy będzie zimno, a ja będę jakieś filmy chciał puszczać dla Was, bo w lutym mam ferie dwumiesięczne, chciałbym mieć dwumiesięczne. Jeszcze chciałbym mieć taką długą przerwę od szkoły, studiów, raczej nie, ale będę mieć dwutygodniowe ferie w lutym i wtedy jakieś trochę filmów popuszczam i podpoczywam, bo ten tydzień i poprzedni tydzień to jest naprawdę jazda bez trzymanki. Jak zawsze robiłem po prostu dużo filmów tutaj dla Was, tak teraz filmów robię może tyle samo co normalnie, tylko nie wszystkie Wy widzicie, bo robię też do szkoły, na studia. Część z Was może kiedyś się zobaczy, może dla wspierających puszczę parę ciekawostek, co tam się właściwie nie działo, albo na Discordzie, na serwerze, do którego link macie na samym końcu i w opisie. Jeśli ten film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek i już niedługo pojawi się ten kolejny materiał prosto z Krakowa. Ale to jeszcze za jakiś czas, jak znajdę tą chwilę, żeby usiąść do komputera i zmontować coś na kanał, a nie na studia.
Do zobaczenia już niedługo. Cześć!